Witam Was wszystkich, drodzy słuchacze, na początku nowego tygodnia z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku i cieszę się bardzo, że również w kolejny tydzień możemy wkroczyć wspólnie studiując Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do tekstu z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i tam będziemy czytać z 6 rozdziału wersety od 10 do 12. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Ho, tutaj jest bardzo dużo wątków. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś tak połączyć, żeby to, co najważniejsze, omówić i żeby nie ograbić tego tekstu z jego przesłania, bo tutaj naprawdę jest bardzo dużo takich ważnych rzeczy, ale postaram się je wszystkie króciutko wypunktować. Więc pierwsza rzecz. Jest tutaj powiedziane, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Dlaczego tak to podkreślam? Dlatego, że sama kwestia pieniędzy, to czy ktoś posiada więcej czy mniej, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Dlatego, że dopiero stosunek do tego, co człowiek posiada, może być dobry albo zły. To, czy ktoś ma takie łóżko czy inne, czy ma dwa samochody, czy jeden albo wcale, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Jedyne co, to może po prostu dawać większy bądź mniejszy komfort. Ale jest wielu biednych ludzi, którzy mają bardzo zepsuty charakter, wielu bogatych, którzy są pobożni i na odwrót, wielu bogaczy, którzy są snobami i skąpcami i wielu biednych, którzy mają otwarte, szczere, szczodre serce. Wszystko zaczyna się tak naprawdę w naszym sercu. Do czego przywiązujemy wagę? Co jest priorytetem w naszym życiu? Co jest dla nas najważniejsze? Jak posługujemy się tymi darami, które Bóg nam daje? Dlatego, że pieniądz również jest darem Bożym. I to my mamy się nim posługiwać, a nie on ma panować nad nami. Niestety dzisiaj w wielu przypadkach zdarza się tak, że im jesteśmy bardziej zamożni, tym bardziej nam odbije. Dlatego jest tutaj powiedziane wyraźnie takie ostrzeżenie. Jest powiedziane, że tacy, którzy przylgnęli właśnie sercem do pieniądza, zboczyli z drogi prawdy i uwikłali się sami na własne życzenie w przeróżne cierpienia. A Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. A przynajmniej, żebyśmy nie cierpieli przez własną głupotę. Dlatego, że jeżeli żyjemy z Chrystusem, to jest powiedziane, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Więc ten element cierpienia może się w naszym życiu pojawić, ale zupełnie jest co innego, kiedy cierpimy z powodu gniewu diabelskiego, a zupełnie co innego w momencie, w którym cierpimy z powodu własnych, nieodpowiedzialnych, niewłaściwych wyborów. I dlatego Bóg mówi, unikaj tego. Nie pozwól na to, aby coś takiego miało miejsce w twoim życiu. Zabiegaj o skarb niewyczerpany w niebie. O to, żebyś był w Bogu bogaty. I tutaj jest powiedziane, czym jest to bogactwo duchowe. Sprawiedliwość, pokój, wiara, miłość, cierpliwość, uprzejmość, łagodność. Co to jest? To są owoce Ducha Świętego. To są cechy charakteru Chrystusowego. Naszym największym bogactwem ma być ukryty wewnętrzny człowiek. Upodobnianie się dzięki mocy Ducha Świętego do charakteru Jezusa Chrystusa, do wzoru, który On po sobie zostawił. To jest nasze dziedzictwo. To powinien być główny cel, który nam przyświeca każdego dnia. Ale żeby to osiągnąć, musimy włożyć w to trochę wysiłku. Nie w postaci własnych starań uczynkowych. Tak? Mówiliśmy o tym też już. I naszym staraniem powinno być to, żeby trwać w Chrystusie.
To jest ten dobry bój wiary. A skoro jest to bój, to znaczy, że to jest coś nieprzyjemnego, coś, co jest trudne, coś, co jest związane z pewnego rodzaju zmaganiem. I apostoł Paweł mówi, że jest to bój, który toczymy nie z krwią i z ciałem, nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Diabeł wykorzystuje naszą cielesność i podsyca ją, abyśmy jej słuchali i jej pragnień, a tym samym jego pragnień słuchali i je wykonywali, niż tego, co zaleca nam Pan Bóg. Dlatego każdego dnia musimy na nowo tą zbroję, o której pisze Paweł w liście do Efezjan, nakładać na siebie. Obwarować się Słowem Bożym, być mężami i niewiastami modlitwy, tymi, którzy nie pozwalają na to, aby diabeł znalazł jakiegokolwiek haka na nas. Powinniśmy uchwycić się właśnie Bożych obietnic, Bożej sprawiedliwości. I tutaj jest powiedziane, że wtedy będziemy mogli złożyć dobre świadectwo wobec wielu świadków. A w Księdze Objawienia 12:11 czytamy, że właśnie krew Chrystusa i słowo świadectwa to są dwa elementy, które zapewnią ludowi Bożemu zwycięstwo nad szatanem. Więc, moi drodzy, takie pytanie na koniec, jakie chciałem zadać. To gdzie ulokowane jest Twoje serce? Biblia mówi, że tam, gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce. Jeżeli przywiązujemy wagę jedynie do tego, co jest tu i teraz, do tego, żeby posiadać jak najwięcej, jak najlepszej jakości, to Bóg mówi wyraźnie o tym, że tacy ludzie pogrążają się w zgubę i zatracenie, że coraz bardziej ulegają zdeprawowaniu, coraz bardziej ich umysł staje się pospolity, skupiony na tym wyłącznie, co jest tu i teraz. Ale jeżeli nasze serce jest przy sprawach Bożych, to bez względu na to, czy będziemy mieli dużo, czy mało, będziemy usatysfakcjonowani, dlatego że swoje wartości i swoje pragnienia upatrujemy i podporządkowujemy temu, co jest na górze. Więc ponawiam pytanie, gdzie jest Twoje serce? Przy czym ono jest? Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, chcę bardzo podziękować Tobie za to, że Słowo Twoje przemawia do nas. I dziękujemy, Panie, za kolejne ważne przesłanie, które przekazałeś przez to Słowo. Nie pozwól, Panie, abyśmy, będąc ludźmi, którzy jednak potrzebują pieniędzy, potrzebują tego, żeby chodzić do pracy, zarobić, żeby kupić sobie coś, czy do ubrania, czy nie wiem, do udekorowania domu, czy naprawić samochód, czy cokolwiek, żebyśmy, Panie, nie zatracili się w zarabianiu i gromadzeniu rzeczy i jak największej ilości pieniędzy. Abyśmy, Panie, nie dali szatanowi skorumpować swojego sumienia, przekupić się jego błogosławieństwami. Ale abyśmy, Panie, pamiętali, że wszystko, co mamy na tym świecie, jest Twoim darem i jest czynnikiem, który powinien służyć temu, żebyśmy mogli głosić Ewangelię i doskonalić nasz charakter. Bardzo prosimy Ciebie o to, Boże, abyś nauczył nas wybierać na pierwszym miejscu te niebiańskie wartości. W Twoje ręce powierzamy się. Prosimy, aby nasze serce przylgnęło do Ciebie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogliśmy wspólnie pochylić się nad Słowem Bożym. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Cześć.